Moi drodzy, naprawdę dość dużo osób pisało mi na przykład na Instagramie czy w komentarzach na YouTubie, że chcecie wiedzieć, co się dzieje z Jonathanem Kalindo, żebym jeszcze o nim jakieś filmy zrobił. No to powiedziałem, dobra, powiem wam, co obecnie dzieje się z Jonathanem Kalindo. Zapraszam. Także siemaneczko ziomeczki, z tej strony Emil, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, co obecnie dzieje się z Jonathanem Kalindo, czy siedzi w więzieniu, czy uciekł z niego. Po prostu przedstawię wam informacje, które udało mi się znaleźć właśnie w internecie na ten temat. Także standardowo, jeszcze przed obejrzeniem, drogi widzu, droga widzko, chciałem zachęcić cię do wbicia na mojego Instagrama, ponieważ za każdego followa na moim profilu ja zrobię wam spam serduszek na waszym, o ile nie macie prywatnego konta, i polubcie najnowszą fotkę u mnie. To tyle, bez przedłużania, zapraszam was do odcinka o Jonathanie Kalindo. Temat Jonathana Kalindo wygasnął już jakieś parę miesięcy temu na YouTubie, od kiedy właśnie YouTuberzy, w tym ja, trochę nagrałem filmów na jego temat, no oraz inni twórcy, i wtedy ludzie już po prostu przejrzeli na oczy, że Jonathan Kalindo to jest wykreowana postać przez jakiegoś psychopatę, który właśnie żerował na dzieciach, który do nich wypisywał gdzieś tam właśnie na Facebooku, Instagramie i na innych portalach społecznościowych, no i po prostu miał złe zamiary wobec ludzi. I pojawiła się wtedy w lipcu informacja na temat Jonathana Kalindo, że został on zatrzymany przez policję i został aresztowany 7 lipca 2020 roku. Ale teraz się mnie spytacie, co dalej dzieje się z Jonathanem Kalindo? Czy może on uciekł z więzienia? Bo dziś widziałem takie informacje, że podobno Kalindo uciekł z więzienia i planuje wypisywać znowu do ludzi gdzieś tam właśnie na różnych portalach. Dzisiaj poszperałem sobie trochę właśnie po Google, po YouTubie i na innych właśnie portalach, żeby poszukać informacji, co obecnie dzieje się z Jonathanem Kalindo. No i znalazłem parę ciekawych właśnie stron internetowych, na których właśnie jest opisane no parę rzeczy dotyczących Kalindo. Znalazłem takie informacje, że Jonathan Kalindo właśnie został zatrzymany, co najlepsze, w Moskwie, i to był właśnie główny jakby ten typ, który się tam podszywał pod Jonathana Kalindo, wykreował tą postać i był właśnie głównym pomysłodawcą tej akcji z tą postacią. I podobno zatrzymała go policja, no właśnie w Moskwie. Podobno pewna osoba znalazła na telefonie tego, czy tam na komputerze tego gościa, wszystkie konta, jakie posiadał na Discordzie, które właśnie były pod nazwą Jonathan Kalindo, no i znalazł konwersację, gdzie wypisywał do różnych osób, no najczęściej do dzieci. Wcześniej, kiedy postać Jonathana Kalindo i w ogóle ta cała akcja z nim związana nabierała rozgłosu w internecie, pojawiały się różne artykuły, nawet na takich stronach jak Polsat News, że grasuje w internecie nowa, przerażająca postać Jonathan Kalindo, żeby ludzie na niego uważali, bo wypisuje najczęściej do dzieci i ma wobec takich osób złe zamiary, chce im zrobić krzywdę, dlatego należy uważać na tą postać i nie odpisywać ludziom albo po prostu kontom, które mają nazwę Jonathan Kalindo i na profilowy mają tego Goofiego po roku w Rosji. Szukałem informacji na ten temat, czy rzeczywiście Jonathan Kalindo uciekł z więzienia, ale nigdzie takich informacji się nie doszukałem. Jest to, co gdzieś tam widziałem, albo osoba, która napisała, że rzekomo Jonathan Kalindo uciekł z więzienia, no te informacje były po prostu błędem, fejkiem, i taka osoba chciała po prostu jakby, może nie wiem, znowu zasiać z ferment strachu, żeby dzieci znowu zaczęły się bać czy coś, więc tak naprawdę no nie ma nigdzie rzetelnych informacji na temat tego, że Jonathan Kalindo uciekł z więzienia. Prawdopodobnie osoba, która jest odpowiedzialna właśnie za całą tą akcję, dalej siedzi w więzieniu. No i nie wiadomo, za ile wyjdzie z tego więzienia, bo nie znalazłem informacji, no jaki dostał wyrok, ile lat w więzieniu będzie przebywać. No zobaczymy. Kwestia czasu. Myślę, że jakieś informacje na ten temat gdzieś tam się jeszcze kiedyś pojawią. Ludzie na zagranicznym YouTubie dalej wrzucają filmy, że rzekomo pisali z Jonathanem Kalindo na Discordzie i potem go trollowali, że tam są jakimiś dziećmi, że nie wiem dokładnie na czym takie filmy polegają, bo nie chciałem się zagłębiać w ten temat, ale sam fakt, że ludzie dalej tam na zagranicznym YouTubie nagrywają filmy o rzekomym prawdziwym Jonathanie Kalindo, z którym gdzieś tam pisali na Discordzie czy na Instagramie, no to jest po prostu czysty fake, ponieważ te wszystkie konta Jonathan Kalindo na Discordzie no obecnie nie należą do osoby, która rzeczywiście po prostu wykreowała tą postać. Jest to po prostu zwyczajna, po prostu tutaj taka clickbaitowa, i nie musicie się niczego obawiać, ponieważ no takie konta są po prostu fejkiem, nie są one prawdziwe, nie należą one do osoby, która wymyśliła sobie, że wykreuje postać Jonathana Kalindo i będzie straszyć dzieci w internecie. Podsumowując to wszystko, nie ma nigdzie informacji na ten temat, że Jonathan Kalindo uciekł z więzienia, prawdopodobnie dalej w nim siedzi i odbywa swój wyrok. I nie ma też
też nigdzie właśnie informacji o tym, że jakieś osoby próbują naśladować Jonathana Galindo i próbują jakby wskrzesić tą jego postać. Nigdzie na ten temat nie znalazłem żadnych informacji. Tak jak mówię, Jonathan Galindo siedzi dalej w więzieniu i nikomu nie zagraża. Wielkie dzięki za obejrzenie, jeśli to wam się spodobało, to chyba wiecie co robić, subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na moje poprzednie materiały, myślę, że warto tam zajrzeć. No i oczywiście możecie sobie wpaść na moje socjale, wszystko jest w opisie, Instagram, Snapchat, mój drugi kanał, także go tam do opisu i zostawcie tam obserwacje, subskrypcje, wszędzie, wszystko co się po prostu da. No i my widzimy się w kolejnych materiałach, moi drodzy, dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się, no i do następnego. Cześć.